507 964 253 507 964 253. O meczu mówiłem. Na tym meczu młodzieżówki pamiętam, że było tak, że nasz polski bramkarz bił brawo Lampardowi, bo Lampard jeszcze wtedy grał w młodzieżowej reprezentacji Anglii po tym, jak mu huknął w okienko. Nie, no ale to jutro spokojnie się tym meczem zajmiemy. Dzisiaj zajmiemy się czym innym. Proszę Państwa, teraz będzie o tym, jak się bawią chłopcy w bardzo krótkich majteczkach. Na początku dzisiejszych obrad Sejmu wicemarszałek Terlecki zwrócił się dwukrotnie do posłów, którzy nie mieli masek, o pilne ich założenie. Do jednego z nich, do Brauna, powiedział, żeby nie podchodził do pracowników Sejmu bez maseczki. Szef koła Konfederacji, poseł Jakub Kulesza, powiedział, że ciężko mu odróżnić, kiedy marszałek Terlecki mówi oficjalnie, kiedy zapomina wyłączyć mikrofon. Słyszałem tam jakieś słowa o jakichś pajacach. Wydaje mi się, że nie przystają takie rozmowy marszałkowi Sejmu, tak się bronił Kulesza. Na pytanie, komu konkretnie Terlecki zwracał uwagę, poseł Konfederacji odpowiedział, że on nie wie. Nieraz widziałem posłów PO, Lewicy czy PiS bez maseczek. Nie wiem, czy im zwracał uwagę, czy nie. Tak sobie kpił, drwił Kulesza. Na pewno Państwo pamiętają to ujęcie, to zdjęcie takie uśmiechniętego autobusu, którym podróżował Grzegorz Braun. I te uśmiechy bardzo szybko znikają z oblicz. Jak się pojawiają pierwsze objawy COVID-a, to wielu lekarzy o tym mówiło. No cóż, ten wirus jest jak taki wróg, który napadł na Polskę. A oni się zachowują tak, jakby ich to nie dotyczyło. Jest, ale ich zdaniem nie ma. Pan Roman Zmysłowicz, kłaniam się, panie Romanie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pana. Drogi panie, no dodzwoniłem się wreszcie. Ściszyłem i ja bym chciał tak w skrócie przelecieć moje życie. Mam 75. Od 20 lat na emeryturze i proszę posłuchać. Głosowałem na ONC, oczywiście nie byłem w 100% za nim, no ale miałem dzwonić, głosować na komunę, no to na ONC. Teraz jest to samo, no wie pan, o co chodzi. Lewica to jest spadkobierca po SLD, no i nie będziemy na ten temat, szkoda słów. Chodzi mi najważniejszą rzecz o tą pandemię. Czy przeciętny człowiek, nie dziwię się młodym ludziom od 18 do 30, bo mogą być i mieć różne zapatrywania, poza tym najważniejsze jest, w jakich rodzinach się urodzili. To jest najważniejsze. I ci mogą się mylić, ale ludzie już według mnie po 40 powinni wiedzieć, o co chodzi. Gdyby pan Kopacz, pani Kopacz albo pan Arłukowicz rządzili dzisiaj służbą zdrowia, no to nie daj Boże i trzeba bez wyobraźni, no tak na zimno i na chłodno. Boże święty. I trochę o sporcie. Tak, tak, widzę, jak pan reaguje, no i wiem, ja jeszcze lepiej, no. Ale muszę tak na chłodno. I o sporcie trochę, bo jestem kibicem. Jak słucham teraz, Lewandowski nie chce w Anglii grać. No, o to chodzi. Lubański też nie chciał. Pan o tym wie i ja o tym wiem. Boże święty, jak ja to słucham. Ta młoda tenisistka, o, pan mówił też, że kiedyś tam trochę powąchał tenisa. No, ona się jeszcze musi dużo, dużo uczyć. A wie pan, kto zrobił dużą karierę i najlepszą w wieku 17 lat? Becker. Wygrał Roland Garros i jechał później już na tym paliwie masę lat. A ta nasza... Wimbledon wygrał. Pani Becker musi się Wimbledon dużo uczyć. Przepraszam. No. Proszę. Kłaniam się, panie Romanie. Wszystkiego dobrego. Bardzo uprzejmie dziękuję. Ja to muszę sprostować, bo młodzież nas słucha, ona się uczy. Becker wygrał wtedy Wimbledon. Był rzeczywiście bardzo, bardzo młodziutkim człowiekiem na starcie.
A propos tej pandemii, pewnie Państwo widzieli ten wstrząsający film, który za chwilę pokażemy. Uwaga, telekino. Proszę się przygotować, ale może najpierw informacja, czyli opis całego zdarzenia. Grupa mężczyzn wtargnęła do specjalistycznego szpitala miejskiego w Toruniu. Chcieli udowodnić, że pandemia nie istnieje. Tych gówniarzy ośmielają takie zachowania każdego Brauna i nie tylko, również tego Tomczyka, Szczerby. Suweren przyszedł na kontrolę, tak krzyczał jeden z tych mężczyzn, którzy wtargnęli do tego szpitala. Po wejściu, nie zważając na protesty, na polecenia personelu, chodzili po tym szpitalu. Zresztą proszę popatrzeć, jeśli ktoś z Państwa nie widział, to proszę się przygotować na mocne wrażenia. Proszę popatrzeć, jak to wyglądało, jak oni się zachowywali. Bardzo proszę. Ci ludzie leżą. No to jest neurologiczny oddział, więc... A tutaj widzę, że maseczki się nosi. Dobrze. Dzień dobry. Witamy panie. Wolnimy. Strona internetowa. Zapraszamy do obserwowania. Dziękujemy państwu bardzo. Wszyscy w maskach. A to co? Nasze szpitale. Suweren przyszedł na kontrolę, prawda? Nasze szpitale. Kontrola szpitala, proszę pani. Suweren przyszedł skontrolować, co tutaj się dzieje. Tak, tak. Oczywiście. Mam niewłaściwy strój. Tu jest chirurgia i onkologia. Też nie widać, żeby... Tutaj też nie ma nikogo. Jakoś nie widzę, żeby w tych szpitalach było sala chorych, tych łóżka przepełnione, prawda? Dobrze. Toalety szukamy, tak. O, proszę pani, ja jestem u siebie w szpitalu, w moim państwie i mi tutaj nikt nie będzie mówił, gdzie ja mogę wchodzić, a gdzie. Idziemy dalej, kochani? Nie wolno. A kto mi będzie mówił, czy wolno, czy nie? Mi ktoś będzie mówił? Czy wolno? Chyba nie. O, ale tutaj to już gabinet EEG. Aha. Dużo chorych? I urazowo-ortopedyczny to może sobie darujemy, bo to ortopedia. Jak widzicie, kochani... To jest... Tak, COVID? A gdzie są ci chorzy, proszę pani? A pani się nie boi na oddziale COVID bez maseczki? Pani się nie boi? To już mówi wszystko chyba, prawda? Dziękujemy pani bardzo za odpowiedź. Ordynarnie bezczelne gnojki i tyle. I powinni zostać surowo i przykładnie ukarani, ale o tym, jak to jest z tymi karami, to jeszcze przy okazji Czoka porozmawiamy. W każdym razie sytuacja jest taka, że dzisiaj po południu pojawiła się informacja, że szpital złożył zawiadomienie do prokuratury. Oto zajście, które miało miejsce, przypominam, w Toruniu. Dzisiaj był pytany na konferencji prasowej premier. Premier Morawiecki przypomniał, że Sejm przyjął ustawę, która w sposób jednoznaczny określa możliwości nakładania konkretnych sankcji w sytuacji łamania przepisów pandemicznych. Szanowni Państwo, nasza odpowiedzialność i solidarność z innymi obywatelami musi polegać na przestrzeganiu reguł. Każdy, kto je łamie, naraża życie i zdrowie współobywateli. Niestety to dotyczy również takich prostych mechanizmów obronnych, jakim jest nawet noszenie maseczki. Fakt, że ktoś tej maseczki nie założy, na przykład w środku transportu publicznego, może doprowadzić do zakażenia bardzo wielu osób, a później to już wiadomo jest efekt kuli śniegowej. Dlatego wszystkich, którzy kontestują, kwestionują, nie przestrzegają zasad, bardzo gorąco proszę, ale proszę także służby porządkowe, by egzekwowały przestrzeganie tych reguł, ponieważ to nie są żarty, to jest walka o życie i zdrowie obywateli. Wszystkich, którzy łamią przepisy, powinny spotkać sankcje, które są przewidziane w prawie. I od naszej wspólnej odpowiedzialności, również od tego zależy tempo i skuteczność walki z COVID-19, tak dzisiaj powiedział premier Morawiecki, zapytany o to zdarzenie, które miało miejsce w szpitalu w Toruniu.
Ja mam nadzieję, że to nauczy nas na przykład tego, żeby te szpitale były troszkę lepiej chronione, bo tam wprawdzie sytuacja była taka, że ci gówniarze przesunęli ochroniarza i wbrew jego protestom wtargnęli do szpitala, odbyli ten rajd i zanim udało się sprowadzić policję, to się oddalili szybciutko. No ale to nie jest usprawiedliwienie, które przynajmniej dla mnie byłoby do przyjęcia. To, że tak ktoś może sobie wejść i zachowywać się w taki sposób. Proszę sobie wyobrazić, co by państwo czuli, gdyby tam leżała na przykład państwa mama na takim oddziale. Naprawdę ordynarna bezczelność, która zasługuje na bardzo surową karę. Pan Andrzej z Bytowa. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Słucham. Dobry wieczór. Panie Jacku, chciałem poruszyć jedną sprawę, mianowicie postawę pani profesor Magdaleny Środy, która pracuje w Zakładzie Etyki. Pani Magdalena Środa napisała dla młodych ludzi małą książeczkę o tolerancji. Jednak napisała ją bez zrozumienia, co jest bardzo przykre. Więc może zamiast najpierw kogoś pouczać, powinna sama dowiedzieć się, czym jest tolerancja i dopiero później działać. Może ja pozwolę sobie to powiedzieć. Tolerancja to jest uznanie prawa drugiej osoby do posiadania własnego zdania w danej materii. Zdania, którego możemy nie podzielać, a całkowicie się z nim nie zgadzać. Na przykład pan Jacek lubi psy, a pan Jerzy lubi koty. I obaj panowie są w stanie tolerować po drugie zwierzątka. No to tak najprościej mówiąc, prawda? Jeżeli chodzi o wiedzę, to wiedza może wystąpić na czterech poziomach. Poziom pierwszy to nie wiemy na dany temat niczego. Poziom drugi to wiemy, że coś istnieje, ale nie wiemy, o co chodzi. Na przykład widzę dziwne wzorki, ale nie wiem, że to jest pismo, prawda? Poziom trzeci, to ja już wiem, że te wzorki to jest pismo i potrafię je odczytać. I poziom czwarty, to jest taki najwyższy, to jest ten, w którym stosujemy tę wiedzę, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. No zapisałem sobie coś i po prostu to już mam. Dlaczego o tym mówię? Bo chciałem powiedzieć o pewnym szlachcicu, który chciał zostać, przepraszam, odwrotnie, pewien mieszkaniec chciał zostać szlachcicem i on w jednej ze scen, w drugim akcie przeskakuje z poziomu pierwszego na trzeci. On mówi, to ja nie wiedziałem, że ja całe życie mówię prozą. No i teraz reasumując, pani Magdalena Środa jest na poziomie drugim. Wie, że to coś istnieje, tylko nie wie, co to jest. No właśnie to jest tylko wszystko, co na ten temat chciałem powiedzieć, co mnie ostatnio było. Dziękuję. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego, panie Andrzeju. Błogosławionych, spokojnych świąt. Pani Magdalena Środa być może słyszała o Molierze, ale czy ona cokolwiek by zrozumiała z tego, co on nam przekazał? Śmiem wątpić. Proszę państwa, a propos tego karania, bo mówiłem o tym, żeby tamtych gówniarzy surowo i przykładnie za to, co zrobili w tym szpitalu w Toruniu. Najpierw może w celu przypomnienia, o co poszło, krótki rys historyczny. Mamy lipiec 2019 roku. Do tego zdarzenia doszło wczesnym popołudniem na trasie A1 na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego. Samochód, którym według świadków poruszał się Kamil Durczok, wjechał w pachołki rozdzielające jezdnię. Jeden z tych pachołków uderzył w jadące z naprzeciwka auto. Oskarżony jechał latem na zimowy.
metalowych oponach autostradą przejechał około 370 km ze średnią prędkością 140 km na godzinę, a w momencie utraty panowania nad kierownicą na jego liczniku było 96 km na godzinę, w miejscu, gdzie z powodu remontu obowiązywało ograniczenie do 70 km na godzinę. Ruch był tego dnia bardzo duży, w ciągu godziny przejechało 1100 samochodów, w ciągu doby 40 tysięcy, tak mówił Witold Błaszczyk, rzecznik prowadzącej sprawę prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Kobieta, która była świadkiem tego zdarzenia, relacjonowała, że niewiele brakowało, a doszłoby do tragicznego wypadku. Wezwana na miejsce policja stwierdziła, że duszek był pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało u niego 2,5 promila w wydychanym powietrzu. Później okazało się, że dziennikarz zażył także środki uspokajające, po których przez 24 godziny nie można prowadzić pojazdów. Duczok odpowiadał za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi do 2 lat więzienia oraz za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, którego dopuściła się osoba będąca w stanie nietrzeźwości. Za to drugie przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 9 miesięcy do 12 lat. No i teraz, proszę Państwa, mamy wyrok. Kamil Durczok został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Ponadto otrzymał 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Musi też zapłacić 30 tysięcy złotych grzywny na Fundusz Sprawiedliwości. Dlaczego to się wszystko odbyło bez odszkodowania dla Durczoka, skoro on się tyle wycierpiał? Nie rozumiem. Mam nadzieję, że to jest tylko wyrok pierwszej instancji i w drugiej instancji to zostanie poprawione, bo naprawdę chłopu należy się jakieś odszkodowanie za to, że musiał się tyle nasłuchać. Pan Henryk z Gliwic jest z nami, tak? Kłaniam się, panie Henryk. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Podziwiam pana cierpliwość i wysłuchiwania tych wszystkich popaprańców z opozycji totalnej. Nie mogę na to patrzeć. Ja już jestem w podeszłym wieku. Trochę życia widziałem, w życiu widziałem różne sytuacje. Ale to wszystko, co się dzieje z tą opozycją totalną, z tym burakiem, z tą kastą sędziowską, z tą niesprawiedliwością, to jest naprawdę przelewa samą goryczą. I tak trzeba podziwiać Polaków, że to jeszcze wytrzymują i tolerują, bo to wszystko by trzeba było wsadzić do jednego worka i wysłać w jednym kierunku. Dziękuję, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego życzę. Dużo zdrowia. Kłaniam się nisko, panie Henryku. Pozdrawiam również. Błogosławionych, spokojnych świąt dla pana. Proszę państwa, jedna rzecz wymaga... jedno spróbujmy sprostować. Obecny dyrektor Lasów Państwowych, Andrzej Konieczny, miał z naruszeniem przepisów kupić od lasów dom, korzystając z 95% bonifikaty. No tak twierdzi Gazeta Wyborcza i portal Der Onet. Portal TVP Info sprawdził te doniesienia, no i się okazało, że to jest kompletny fake news. Chodzi o zakup działki przez dyrektora Andrzeja Koniecznego w domu szeregowego na osiedlu Leśników w Nadleśnictwie Pomorze na Sejnenszczyźnie. W artykułach publikowanych w Wyborczej i na stronach Der Onet przedstawiono jako nadużycie fakt, że dyrektor Konieczny, podobnie jak 40 tysięcy innych pracowników lasów polskich, lasów państwowych bądź emerytów, skorzystał z możliwości wprowadzonych w ustawie uchwalonej w kwietniu 1997, czyli zarządów LSD i PSL-u, kiedy to państwowe instytucje, wojsko, policja, Straż Graniczna, Państwa Straż Pożarna pozbywały nieruchomości, które
uznano za obciążenie. W przypadku lasów państwowych ustawodawca przewidział możliwość pierwokupu mieszkania, o ile lasy w ogóle zdecydują o jego sprzedaży. Nie było więc tak, że pracownik mógł zażądać kupna przydzielonego mu mieszkania. Część nieruchomości w ogóle nie sprzedawano, na przykład leśniczówek. Sprzedawano między innymi mieszkania w większych miejscowościach, co do których uznano, że dodatek mieszkaniowy jest niższy niż koszt utrzymania tych lokali. Warunkiem wykupu była wartość księgowa netto nieruchomości. Nie mogło to przekraczać 100 tysięcy złotych. O ile według Gazety Wyborczej ten warunek był spełniony, no, gazeta określa, że według wyceny niezależnego rzeczoznawcy ta wartość wynosiła 188 tysięcy, o tyle według DER Onetu nie. Tutaj jest pewna rozbieżność u państwa. Wartość księgowa netto wynosiła 97 tysięcy, tak naprawdę, choć Onet widzi, że 101 040 zł. Należy podkreślić, że od tej wartości zależy niemożność wdrożenia procedury i skorzystania z unifikaty. Wycena rzeczoznawcy, właśnie wspomniana 88 tysięcy, to podstawa, od której liczymy bonifikaty. Tak jest w każdym podobnym przypadku. Tak wyjaśniła w rozmowie z portalem TVP Info rzecznik lasów państwowych pani Anna Malinowska. Drugim warunkiem dotyczącym skorzystania z bonifikacji jest wynajmowanie danej nieruchomości. Pan dyrektor Andrzej Konieczny faktycznie pali od 99 roku za tę nieruchomość ostatnio 396 zł miesięcznie. Natomiast charakter pracy w lasach państwowych jest taki, że dziś można być w Rzeszowie, jutro gdzie indziej, w Szczecinie i tak dalej. Dyrektor Konieczny w czasie tego najmu był przenoszony do Białegostoku, do Lublina, no teraz do Warszawy, ale po każdym takim oddelegowaniu wracał tam do tego nadleśnictwa Pomorze. Tam jego dzieci chodzą do szkoły, tam jest zameldowany i tak dalej. Rzeczniczka przekonuje, że nie ma wymogu pracy na terenie nadleśnictwa. Taki warunek wykluczałby na przykład emerytów, którzy również korzystają z tych przepisów. Takie są fakty. No i co z tego, że one takie są, jak Wyborcza i DER Onet mogą z tym robić, co chcą. Bardzo uprzejmie dziękuję za dzisiaj. Jutro gramy na Wembley i spotkamy się, żeby porozmawiać również i o tym, bo przecież drugą część naszego spotkania to będziemy przeżywali w trakcie meczu i tego, co się tam będzie działo. Oj, będzie się działo. Kłaniam się najlepszego. Miłego wieczoru. Do zobaczenia.